Cześć, witam Was w kolejnym podsumowaniu minionego miesiąca na kanale CryptoDev. To już piąte podsumowanie, co oznacza, że za nami jest już 5 miesięcy funkcjonowania tego kanału. Na początku serdecznie dziękuję wszystkim subskrybentom, wszystkim oglądającym filmy, komentującym. Oczywiście witam na kanale nowe osoby, bo cały czas Was przybywa. Oczywiście treści, które tutaj prezentuję, są kierowane do Was, robię to dla Was. Także również jestem otwarty na propozycje ciekawych tematów, oczywiście związanych z tematyką tego kanału. W komentarzach, bądź też w kontakcie mailowym, czy też na Discordzie. Z ciekawych rzeczy, które tutaj w tym krótkim podsumowaniu będę chciał przedstawić, to obecna liczba subskrybentów, czyli Was oglądających mnie i słuchających, to 1526. Jest to według mnie bardzo dobry wynik. Jestem z tego niezwykle zadowolony. Jeszcze raz Wam dziękuję za zaufanie i za czas, który poświęcacie, aby zapoznać się z treściami, które na tym kanale prezentuję. Oczywiście miałem taki mały milestone na rok 2019, aby było Was 1500, co jak widać udało mi się osiągnąć. Także zobaczymy, ile uda mi się tutaj ciekawych nowych osób ściągnąć na kanał w tym roku. Oczywiście jakiś kamień milowy również sobie założyłem. No i będę starał się prezentować ciekawe treści, które mam nadzieję Was zainteresują. I dlatego jeszcze raz proszę o ewentualne sugestie, propozycje, po prostu czy to poprzez komentarze, czy poprzez wiadomości do mnie wysyłane. Oczywiście dziękuję również za te info, za te wiadomości, za te maile, które do mnie piszecie. Nie jestem w stanie na wszystkie od razu odpisywać, ale jak do tej pory żadnego nie pozostawiłem bez odpowiedzi, także za to również dziękuję. Kolejna sprawa, jeszcze przyjrzyjmy się tak zwanemu zarabianiu na YouTube, bo to też często budzi pytania, a jest to kanał na YouTube, który prowadzi niektórych do zarabiania, także tutaj tą tematykę również warto poruszyć. Jeśli chodzi o wymaganą liczbę subskrybentów, to oczywiście mam to już osiągnięte, a co do ilości godzin, no tutaj jeszcze trochę brakuje. Już nie dużo, ale delikatnie ponad 400 godzin obejrzanych filmów brakuje, także jestem ciekawy, jak to YouTube te swoje zarobki będzie tutaj prezentował i gratyfikował prowadzony przeze mnie kanał. Kolejne sprawy, z których jestem również zadowolony, to zakończyłem ranking platform do tworzenia smart kontraktów na rok 2019. Tutaj prezentuję playlistę, także osoby, które jeszcze nie miały okazji zapoznać się z odcinkami w tym kanale, serdecznie zapraszam. Myślę, że jest to dość nowatorski, innowacyjny zbiór filmów i przeprowadzony ranking. Nie spotkałem się z tego typu rankingiem na YouTubie, czy to polskim, czy zagranicznym, także oczywiście zapraszam. Ten ranking zdobywa naprawdę dobre opinie. Zresztą możecie z nimi się również w komentarzach zapoznać. Zwracam tutaj uwagę na kilka ciekawych wskaźników, które warto brać pod uwagę właśnie analizując projekty, które mają być platformami do tworzenia smart kontraktów czy zdecentralizowanych aplikacji. Kolejna kwestia to zakończyłem również cykl narzędzia analizy fundamentalnej, to dla osób początkujących, także tutaj będę również wdzięczny, jeśli na przykład będziecie rozmawiać ze swoimi znajomymi, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z kryptowalutami, aby kierować ich na tą playlistę. Filmy nie są długie, myślę, że dosyć jasno tam wszystko starałem się wytłumaczyć. Część dodatkowych informacji jest pisana również przez Was, przez widzów w komentarzach. Także wydaje mi się, że jest to taki ciekawy zbiór podstaw, które każdy powinien sobie przyswoić. Dodatkowo kolejna dla mnie istotna playlista na kanale to oczywiście Decentralized Finance, zdecentralizowane finanse. Tutaj od czasu do czasu publikuję właśnie film zgodny z tym trendem, który
jak wielu tutaj, jak wiele osób twierdzi, będzie trendem w obecnym 2020 roku. Czy tak będzie, zobaczymy. Będę tutaj starał się przedstawiać ciekawe projekty, ciekawe koncepcje, właśnie zgodne ze zdecentralizowanymi finansami. Także również osoby zainteresowane tą tematyką zachęcam do filmów na tej playliście. Oczywiście zapraszam również na swoją stronę internetową do zapisywania się na newsletter, który właśnie uruchomiłem w tym tygodniu. Planuję przynajmniej raz w tygodniu wysłać jakąś ciekawą informację ze świata krypto, która jeszcze nie była prezentowana na innych kanałach czy na innych forach. Oczywiście na tej stronie można się zapoznać z treścią kursu, programu online. Jest to program płatny z częścią użytkowników, którzy zdecydowali się mi zaufać i zakupić uczestnictwo w tym programie. Mam bezpośredni kontakt na Telegramie, tam sobie rozmawiamy, dyskutujemy. Oczywiście również zbieram feedback, zbieram komentarze odnośnie tego kursu, bo planuję kolejną edycję pod koniec marca, także pewnie będzie tam dodanych trochę treści, coś będzie zmienione. Także również zapraszam i osoby chętne mogą oczywiście tutaj zgłosić się. W momencie, kiedy ja ten kurs otworzę, dostaniecie taką wiadomość. Tutaj dodatkowo umieściłem linki do tych playlist na YouTubie, które oczywiście są dostępne na kanale. Dodatkowo również tutaj dziękuję portalowi Kryptomaniak za ujęcie mnie w artykule odnośnie polskich krypto-youtuberów, które warto oglądać w bieżącym roku. Także również dziękuję za to wyróżnienie mojego kanału i mojej osoby. Tutaj również zostali wymienieni youtuberzy z kryptonarodu, Mike Satoshi, Bitcoin Phoenix, Krypto Kamikadze, Xgrosz i Portfel Kowalskiego. Także osoby, które nie widziały tego artykułu, zachęcam również do przeczytania i do zapoznania się z treściami, które ten serwis Kryptomaniak oferuje. Dodatkowo chciałbym tutaj również zainteresować Ciebie, drogi widzu, drogi słuchaczu, portalem zrozumieć.bitcoina.pl. Jest to portal prowadzony przez Piotrka Misiurka, osobę mocno związaną z kryptowalutami, która teraz Piotrek skupił się głównie właśnie na zdecentralizowanych finansach. Na jego portalu możemy przeczytać dużo ciekawych i wartościowych artykułów, które prezentowane są, że tak się wysłowię, bez ściemy. Także to naprawdę konkretna dawka wiedzy. Również zachęcam do śledzenia tej strony i działalności Piotrka. Oczywiście rusza on też z programem, z kursem online związanym z zdecentralizowanymi finansami, w którym również będę brał udział. Jestem również w kontakcie z Piotrkiem i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się jakąś fajną współpracę prowadzącą do wytworzenia wartościowego kontentu z zakresu właśnie kryptowalut razem wytworzyć. Także jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za oglądanie filmów, za komentowanie. Zapraszam do dalszego oglądania kanału. Z ciekawych rzeczy planuję oczywiście jeszcze wydać podsumowanie roku 2019 i filmy z tego zakresu w czterech częściach ukażą się właśnie w bieżącym, to znaczy w drugim tygodniu stycznia 2019 roku, na co również serdecznie zapraszam. Te filmy będą, myślę, że ciekawe, będą zaprezentowane w trochę innej formie niż do tej pory oraz te podsumowanie będzie takie typowe w stylu dla tego kanału, trochę inne niż prezentują to pozostali tutaj twórcy. Jeszcze raz dziękuję i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pozdrawiam. Cześć.